Wystarczy zadrzeć nieco głowę w górę, żeby się przekonać o pokaźnej liczbie budów w Krakowie. Niestety od czasu do czasu można się także o tym przekonać, patrząc pod nogi albo koła. Żeby do takich sytuacji nie dochodziło, budowy kontrolują inspektorzy ZDMK. Podzielili miasto na 6 obszarów, które objeżdżają prawie codziennie, wypatrując zabrudzonych ponad miarę ulic. Do tego co 2 tygodnie odbywają się kontrole ze Strażą Miejską, Policją czy Inspekcją Transportu Drogowego. Takie wizyty u niedbających o czystość budowlańców od razu kończą się mandatami albo dla kierowników budowy, albo bezpośrednio dla kierowców. Podczas jednego dnia kontroli ze służbami nakładanych jest do 5-6 mandatów. Inspektorzy sprawdzają także, czy ciężarówki nie są za ciężkie, żeby przejechać określoną ulicą.